Cześć, Szymano, witajcie w końcu z Farming Center 22. Oczywiście seria N-Click, jak widać. Na samym początku jestem w walce i jedziemy sobie na młyn zbożowy. Zabić sobie jęczmień. Jeszcze jęczmienia nie jest koniec. A jęczmień już jest 400 ton prawie. I tam parę ton się już przerobiło. No tam chyba z 5 ton już się przerobiło. A może i więcej. Więcej, bo przecież to w czerwcu jeszcze było robione już. Więcej się przerobiło przecież. Jak 30 ton mąki jest, to 60 ton chyba się przerobiło, coś po tego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo ja piekarnię miałem do zera wyczyszczoną. Na dniach produkcji piekarnię miałem do zera, a już jest 30 tysięcy litrów mąki. A minąłem tylko miesiąc. Więc może i tak było. Nie. Ale dużo jęczmienia i dużo pszenicy mam. W sumie tylko jęczmień pszenicy mam w tym sezonie. Bo chcę to wszystko na mąkę zrobić. Po to, aby był chleb. A wiadomo, że jak jest chleb, już od lipca jest robiony chleb. No bo w czerwcu nie było sensu robić. No bo nie miałem mąki. No dopiero jak przeminę teraz na lipiec rano. No to... Wiem, że wszyscy mocniej powinien jechać, ale... Ale czuł tam wyrąbane co? No to włączyłem sobie od razu biegarnię, tak? Już 1000 litrów chleba, czy to nawet 2 się zrobiło. 1000 na pewno widziałem. Jedną paletę na pewno widziałem, ale czy jest więcej, to nie wiem. Dojadę to zobaczę, bo w dzisiejszym odcinku będziemy oczywiście zbierać jeszcze kostki. Te co są? Będziemy zbierać kostki i wapno głównie, tak? I to te zanim ja to kostki i wapno pozbieram. Znaczy wapno pozbieram. Zanim wapno zrobię, to są dwa pola. To cały odcinek zajdzie. No i dobra, ja tu kręcę sobie na młyn. Oczywiście wiatr sobie zostawię, no bo nie potrzebuję tej wiatry. Znaczy, no, puszczę sobie go, żeby wrócił na gospodarstwo i tyle. Bo do koszenia jeszcze jęczmienia zostało tyle. Tak nie będzie widać. W składzie gleby? Coś tam widać, sobie na wzroście najlepiej to widać. O, tyle zostało do koszenia jęczmienia. A skład gleby mogę od razu zrobić. Że tutaj jest wapno i tutaj jest wapno wymagane. Tutaj też było wymagane na tym polu. Ale ja sobie zrobimy je przed odcinkiem. Na szybko rozrzutnikiem. Bo stwierdziłem, że zrobię sobie przed odcinkiem i będzie spokój. Tam miałem na 3 przejazdy, tym nawet nie opłacało się odcinka odpalać. A teraz tak. Walterka przejedź. Tam niech stanie. Bo właśnie, bo nie wiem jak tam rząd, czy on ma dopiero pierwszy zbiornik? Pierwszy zbiornik ma usypany, dobra, ale to jeszcze trochę wejdzie to kuczenie, więc... Dobra, Jander to później. Tak, wiem, większego się nie dało ciągnika wziąć do zbierania kostek. Musiałem sobie Magnuma, bo chciałem... No nie miałem wolnych ciągników małych. A Jandera znowu nie chciałem piłować 70-80. Pewno dużo lepiej by pasował niż ten Magnum do tej przyczepy, no ale... Po prostu chciałem mieć to ładnie, szybko pozbierane. Oczywiście zbieram sobie dla... Tam jest pozbierane wszystko, dobra. Dla kurnika. Żeby przerobić sobie ten nabornik. Już jedną przyczepę sobie zabrałem przed odcinkiem, pozwoliłem sobie. Jakby też te zbieranie jakieś długie nie było na odcinku. To miał być tylko dodatek do wapna. Bo wapno będę na pewno robił cały odcinek. Dobra, 30 minut będę zbierał jak nic. Myślę, że z pół godzinki mogę wapnować. Bo trochę tego wapnowa nie jest, jakby nie było. Nie? No, co prawda 24 metry do szerokości, no ale... Ale te pole też nie jest małe, tutaj sobie teraz zbierane kostki są. Mocniki od. To Walter, dobra. Gdzie ten przygłup się zablokował? Ale co to jest za debil? Czemu ty w ogóle tędy pojechałeś?
Czemu ona w ogóle tamtędy pojechała, nie tędy? Do tego ja tak nie lubię używać tych pracowników, że teraz jak nie dojedzie, to obiecuję wam, że wsiądę do tej watry i po prostu się przeteleportuję. Obiecuję wam to, że wsiądę i się przeteleportuję. Przez mapę oczywiście. Co? Grywasz? Nie. Mogę na chwilę tylko. Coś sprawdzę jeszcze, że jak u ciebie jedzie. A co jest w telewizorku i tak? Ojciec przyraz do domu, już mi pan mam okręcił znowu. Ja? Ja chcę zobaczyć, jaki masz ten odcień, bieli ustawiony. Nie wiem nawet. A te zobaczysz, jak sobie poprzypisuje wszystkie te, że on to zrobił. Znowu się zablokował ten baran. Nie jedzie, dobra. Wszystkie ustawienia. Widzisz jakie ładne kolorki? Ustawienia. Dobra, bo nie chcę. Tu jechali, no, te kontrasty. Kontrast 94. Jasność 50. 25, kolor 94. Jak to będzie 20? Miałem tu, nie? Odcień 0. O, temperatura barw. Ty masz C20. C20. U nas jest ciepło-zimna, nie? No. Jest co innego. 4. Zerwanie za obrazu, za sobie ze wszystkich źródeł, recertuje. No nigdzie już nic nie ma. Pięć, cztery, trzy, ten słowo. O, tu jest coś. Kontrast dynamiczny niski, a my mamy jaki? Automatyczny chyba. No, niski. Kolor dynamiczny niski. O. 0, 0, 0. No tak. No a co miało być? Super rozdzielczość niska. Gama średnia. Mamy w pół inaczej. Mamy w cyfrach. A ty tam już nic nie ma wiedzy? Nie chyba. A ty nie masz ich innych? Raczej nie. Trochę inne, nie? Dobra. Światło zgasić? Może być. Zabrane? No. Dobra. No to wracamy do odcinka. Widzieliście, ile mam słomy, już ładnie pozbierane. 700 ton słomy zebrałem. Więc spoko, spoko. I z tego da 600 ton obornika chyba, tak? Powiem wam, że nawet nie wiem. Byłem na tym, jaki ten jest przelicznik. Czekaj, jak to było. No, 1650. No, czyli jakbym miał 100 ton... Dobra, 100 ton to jest 65 ton obornika, no. Razy 7. No to 6 razy 7 to jest 420... 450 ton około. Coś takiego. No i dobra, to niech sobie tu stoi. I zaraz zobaczę, czy to wszystko połknę. Wszystko połknął. Ale niech się robi, a ja idę teraz wapnować. Raz, dwa.
Rzucimy sobie 18. Albo nie. Tak, 18, dobra, bo 28, o tyle nie pójdzie z rożytnikiem, zapomnij. No i wapnuję sobie to pole, te pole, o może bardziej. Czy trochę bardziej rozjeździłem, no bo tutaj pracownik jeździł. Tutaj kurz przekosił. Zresztą to nawet wiecie z poprzedniego odcinka. Teraz trochę sobie pojeździłem po tym polu, po skosie, jak widzieliście, jak zbierałem te snopki. Jakby tu niektórzy powiedzieli, a to są tak naprawdę kostki. No snopki to są te małe koseczki. Spierdzielę tym CS, nie mam czasu na CS. To jest ciekawego. To i minie. Tyk. Po sąsiedzku 92, super. Dobra, to wszystko widziałem, to widziałem. Wszystkie powiadania widziałem. Więc okej. No ja przez to, że od zaraz jest 18 odcinków, a ja obejrzałem tylko 9, więc połowę z tego, no to super, nie? Ale to nic. Się nadrobi kiedyś. Teraz mam cały tydzień prawdopodobnie wolny. Ja to nagrywam w poniedziałek, tak żeby nie było. A tu wy widzicie to w środę. No jak widzicie, choćby rano w poniedziałek nie było, bo był w... bo był w niedzielę. No bo inaczej bym się z odcinkami nie wyrobił. Dlatego tak to wychodzi. Że nieraz są odcinki poprzestawiane, ale ogólnie wszystkie odcinki, tak jak są zaplanowane w tygodniu, według grafiku to są. Ewentualnie są czasami dni przestawione, ale serie wszystkie są, więc nie ma problemu. No i na sobotę muszę zrobić sobie te gry plus od razu. Wyrenderować. Może dziś, może jutro. A dzisiaj na pewno chciałbym jeszcze sobie ogarnąć odcinek na czwartek. Znaczy, no mam już nagrany. Z Fletanosa już mam nagrany. To już mogę wam z góry powiedzieć. Tylko muszę go teraz złożyć i wrzucić. Czyli jakieś 3 godziny roboty. Czyli 3 godziny, czyli teraz jakbym zaczął o 5. No to do 5, czyli tam o 17, to powinno się wyrobić. Do 17 z tym odcinkiem. A raczej na pewno. Wiadomo, on się będzie renderował, a tutaj się... on się będzie renderował, a ten jeszcze będzie wrzucał, więc... to raczej miniaturka problematyczna nie powinna być. Tutaj go na pewno John Deere sobie zrobił na miniaturki. Zapomniałem sobie o tym, więc dobrze mi się przypomniał, bo coś tak trochę daleko było. Dobrze sobie dożyłem ten kurs na młyn. To zawsze coś tam dodatkowego. Bo może jeszcze raz pojadę na młyn na koniec odcinka, zależy czy on skończy kosić. Ale John Deere pisze, że mi zostało 8 minut koszenia, więc na pewno skończy. Dobra, ten najgorszy kawałek chyba zrobiony. Wiem, że po tu zrazie nie powinienem jeździć, no ale... już wyrąbane w to. No i dawaj. Nie no, coś pięknego, nie? Aż trzeba sobie zrobić... snapa chyba. Elegante. Dobra, 16.34 sobie zrobimy. Dobra, zrobimy tak tylko. Nic więcej nie potrzeba na tego snapa dopisywać. A dzisiaj stwierdziłem, że wyślę sobie 2 snapy. Dlaczego by nie? Nieraz wysyłam jednego, na cały dzień starczy. A nieraz wyślę 2-3. Ale jak mi się chce. Ale ten jeden to jest minimalny, ale tak to dwa zawsze myślę sobie. Jeden, czasami dwa. Czasami trzy. Ale zależy w sumie.
Ale najczęściej to jest, mówię, najczęściej to jest jeden, jak do roboty. Jak idę do roboty, no to jest jeden, a jak jest taki dzień wolny, no to wiadomo, to jest 3, 4 snapy się wyślę, tak? No najczęściej to z farminga snapy wysyłam, no bo z czego innego, no bo nic innego praktycznie nie gram. Teraz ostatnio zacząłem Constructiona grać, więc... Więc to też tak wygląda, nie? No ale... Potem Construction to tam wiecie, to tam bardziej tak... For fun sobie gram. Z kolegą. Nie, i to nie jest kruk, jakby ktoś pytał, to nie jest kruk. Więc no... Z innym kolegą sobie gram, który... Jak wchodziłem do zawodówki, no to... Z nim gadałem. A później to wiadomo, trochę ten kontakt się urwał. Ale tak ogólnie na snapie mieliśmy kontakty na Messengerze, ale tak wiecie, nie? Jak żeby gadać czy coś, to nie. To nie było... Nie było o czym sobie. A ja wiem, że on gra Farminga i w Constructiona i w ETS-a czasami, więc w sumie gra wszystkie te gry, co ja gram, więc... Więc no. Więc elegancko. Farminga to gram sam aktualnie, no bo wiadomo, tak. Bo ja głównie ogarniam sobie Farminga pod YouTube'a, tak, no bo tak... W sumie to ja zbytnio nie mam czasu, żeby grać Farminga. Znaczy, wróć. Czas mam, ale nie chcę cię. Nie chcę cię tak off sobie Farminga grać. Dlatego widzicie, że ja tylko gram w te farmingi, co ja mam na YouTubie, czyli w 15, 19... w 15, 22 tego gram farminga tak naprawdę. No i czasami, wiadomo, jak mnie tam... Czasami jak krótko mnie zaprosi na 17, no to pójdę, tak? Ale tak, żeby o... Tak, żeby samemu sobie odpalić, to nie. To nie, nie. No chyba, że ogarniam save'a pod odcinki, tak? Pod odcinek. Ze starych farmingów, czyli typu zaorę całą mapę, no to wiadomo, to jest tam około 10 godzin roboty, tak? 10-15 godzin. Się z 13 mi zajęło chyba? W 13 chyba 20 godzin zajęło mi to. Coś koło 20 godzin mi się wydaje, że to było. Ale nie jestem pewien, nie pamiętam. Bo ja to mówiłem na odcinku, ale nie pamiętam. Pewnie jakbym szedł na ten... do farminga, ja bym zobaczył na sobie, ile jest godzin, tak? No ale... Wiadomo, jak jest, nie? Jak znajdzie chęć, to... Da się chce. Tworzyć takie coś, no ale później jak... Znowu stworzę to, no to sobie już wiadomo, mam wolno od tego. Potem już przez 2-3 miesiące znowu nie wbijam do farminga. Do 13 to... Ja tam w 13 ostatni raz grałem... W październiku chyba. W październiku albo w listopadzie. Nie, przecież w listopadzie grałem. No przez listopadzie grałem, przecież na listopada był ten odcinek. Zobaczcie, już kurde miesiąc czasu do tego odcinka minęło. Ogólnie jak byłem w transie tej orki, to od razu chciałem iść na 13 na drugą mapę ogarniać to samo. Ale później stwierdziłem, że wyrąbane w to mam. I nie chcę mi się i tyle. Też to odpuściłem. No i tutaj w tym farmingu mam 715 godzin. Aktualnie. Z czego na każdym sobie mam po 100... Po 130 godzin. No ten jest trochę troszeczkę mniejszy. No i Fred na osadzie, wiadomo, jest trochę mniejszy. Mniejszy serwer. No bo tam na flecie mam chyba 60 godzin już. A tutaj mam 120 chyba? 105, sorry. Tu mam 105 godzin. A więc tak to wygląda, nie? A mimo odcinka, o, 20 już. A jeszcze jedno pole do bazowania zostało. Może akurat... Skończy to kosić.
To właśnie tak nie bardzo skończy gościa, no bo się mówi, że Andyrek właśnie zablokował moją przyczepę, ale to za chwilę go odblokuję. Tak w sumie widzę, że bez sensu w sumie tą walkę przeprowadziłem tutaj na te pole, ale no dobra, nie chcę już. Wyrąbane. Dobra, to jest 20 minut, to... A nie, dobra, nie mogę tego palić. Przecież program mogę palić, ale nie będę nic wrzucał do niego, no bo... Jak wszyscy do niego, to wiadomo, że będą takie lagi. Chodzi oczywiście o shortcuta, no bo wiadomo, jak jest odpalony, to tam wyrąbane, to tam nic mi to nie zrobi, tak? No ale chodzi o to, że jak jest renderowanie odpalone, to wtedy jak ja wchodzę do farminga, to ja mam po 10 FPS-u. No wiadomo, no teraz mam 57, widzicie, 58. No tam jak na gospę patrzę, no to mam 45. Tu mam 60. No a więc widzicie. A jakbym teraz shortcuta odpalił sobie renderowanie, no to panie złoty, to ja bym miał tu cały czas po 20 FPS. No to jakby było 20, to by było dobrze, nie? Pewnie z 15 bym miał. Tak by to najprawdopodobniej wyglądało. Widzę, że Żyda je rypem. Czy to od tych krzaków też wiedziałem, że Żyda zrobiłem? A tam dalej to wiadomo. Tutaj może akurat się uda mi to zwapnować. Jakoś kolejnym przejazdem. Przecież tak chyba nie bardzo. Ale dobra, no na mapie tak... Takie mijaczki widać, że powstały. No to ten będzie akurat poprawny. No ale tutaj ten... Może troszeczkę go złapię. Zależy. No i dobra, 6 ton jeszcze wapna. Nie no, tak mi się podoba to ugniatanie ścieliska, jak jadę i ty się tak przed kołami ugniatanie. To jest czyste, pięknego. Ja wiem, że mówiłem, że to nie raz, ale... To kola, minus 4. Minus 5, no, przepraszam. A minus 7 ma być o 8 rano. Więc jutro wolno, tak? No to ja wiem, bo tatuś mówił, że niby cały tydzień mamy mieć wolne, ale... Ale środa, widzę, że już minus 2, minus 3 jest, tak? Czwartek minus 1. Więc czwartek, piątek na pewno pójdziemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo w środę ma śnieg padać, no to w sumie ten śnieg to też taki trochę. No ten śnieg to jest chyba najgorszy w sumie z tego wszystkiego. Bo jak śnieg pada, to wtedy to nie idzie robota. Jak śnieg pada, to nie idzie robota, bo to trzeba wszystko śnieżać na okrągło. Pustaków też nie idzie murowy, bo trzeba ciągle spalnikiem stać i suszyć. Więc to tam idzie do tej roboty, bo ci katagły. I to tak w sumie nic do przodu nie idzie wtedy, nie? Więc jeden cały czas praktycznie musi stać spalnikiem cały dzień i suszyć te pustaki. I to ta taka robota wieta. Znaczy, wróć. One mokre mogą być, tak? One mokro mogą być, tylko żeby chodzi o to, żeby lodu nie miały w sobie. Czyli w skrócie i tak trzeba opalnikiem jechać. One jak są mokre, no to wiadomo, można go na mur stawić i tam wmurować, tak? Ja tam akurat nic nie robię, ale chodzi o to, żeby lodu nie było, nie? Bo pustek sam w sobie ma wodę. No to nawet widać po kolorze od razu, tak? Ale chodzi o to, żeby nie było lodu naokoło. I tam, gdzie jest klej, przychodzi na łączeniach, no to żeby nie było lodu, tak? To trzeba przynajmniej około 2 minut na ten jeden pustak zawsze trzeba poświęcić. A powiedzmy, że takich pustaków suszyć przez... Suszyć może z 200 pustaków, powiedzmy. No to 200 razy 2, no to jest 400 minut, tak? Skrytę przez 6 godzin suszenia. Czyli praktycznie cały dzień. Bo my teraz robimy od 9 do 16, czyli 7 godzin.
Bo jest po prostu zima, tak? I robimy krócej. I robimy godzinę później. No bo wiadomo, jest jaśnie, to raz, że jaśnie, a dwa, że jest trochę cieplej, tak? No bo najczęściej o tej siódmej jeszcze, o tej ósmej jest jeszcze duży mróz, a potem o dziewiątej to tam już wiadomo, jest minus 3, minus 2, tak? No to na minus 2 to tam idzie robić, ale na minus, powiedzmy, jak to jest 7, jest o 8 rano, no to no tam nie idzie, tak? Czy tam piątka nawet. No jest to co, ja się będę co wypowiadał. To taki w sumie poboczny temat, w sumie bardziej wrzuciłem teraz. No ale wiadomo, takie poboczne tematy są najlepsze na odcinek. Wapno. Ósym kasę. O jest, nie pamiętam ile, więc dobra. 5000 w sumie. Przecież wiem, że tyle prawdopodobnie za to wapno nie zapłacił. No tam 3500 zapłacił, ale no dobra. Niech będzie, że z dowozem to 5000 zapłaciłem tyle. Wtedy wy mi nic nie zarzucicie i mnie sumie nie będzie gryzło, że za mało sobie odjąłem. Albo że nic nie odjąłem. Więc wezmę sobie tam piątkę i tyle. Bo te 3000 bym zapłacił za ten rożynnik cały na pewno. Coś koło tego. Ale za to, że przywieźli, szybko nasypali, no to niech będzie te 5000. I tyle. Nie będę się na tym rozwodził więcej. Dobra, ten już tu kończy kosić. Dojechał do punktu końcowego. Musi zostać rozładowany. No dobra, no ale robotę skończył, więc... Czyli tak sobie myślę teraz. Czy jest w ogóle sens... Czekaj, która jest minuta? Wróć. 27. Wiecie co, ja chyba nie będę tego drugiego pola już wapnował. Ja chyba na tym polu sobie zakończę wapnowanie i tyle, tak? O, panie. Ogólnie na łąkę 71 kostki zostały pozbierane i rzuciłem sobie tam obornik, bo miałem obornika 48 ton na mojej płycie obornika u krów. 48 ton miałem i jeszcze miałem do tego pełen rozrzutnik nasypany, bo tam kiedyś po ostatniej akcji został. Był nasypany pełny i tyle, tak? No to rozrzuciłem te 2 całe i te 13 ton rozrzuciłem. Czy tam nie całe 13 ton było? Znaczy tam było 13 ton, ale ja nie całe rozrzuciłem, bo to chyba 10 ton rozrzuciłem. Więc tam około 3 ton... No dobra, przyznam się, te 3 tony usunąłem i tyle, tak? To tak samo jakbym stał w miejscu i wysypał to w jakieś... To po prostu zamiast to stracić, no to... No w sumie jakbym stał w miejscu i sypał w miejscu... W jednym miejscu, no to tak bym stracił i tak, no to jeden pies, tak? Czy to usunąłem przez moda, czy nie i tyle. Usunąłem sobie przez moda i sypałem sobie wapno, tak? Do rozrzutnika. Tu kiedyś była droga. Nie, tu nie było drogi, przecież tu pole było. No chore, nie masz. I teraz brak kursu. Trzeba kliknąć. A raz sobie dam. Powinien sobie na raz ogarnąć. No i dobra, niech sobie tu wapnuje. A ja pojadę sobie John Deere'em moim mniejszym. Czyli 6R. No, dobra, 16, dobra, i tak to po odcinku będzie wapnowane i tak. Ja miejsce na miniaturkę sobie znajdę tam. Już byłem dzisiaj na tym skupie, znaczy na tym skupie, na młynie byłem dzisiaj, więc... Nie ma problemu. Pojadę sobie John Deere'em też, bo John Deere ma trochę więcej na sobie. Bo tu będzie miał 50 ton chyba, tak? Nie będzie miał. Czekaj, tam było 30, tu jest 10, no to 45 ton będzie miał chyba, tak? Coś koło tego. Około 50 będzie miał, więcej nie będzie miał. Nie no, tyle nie będzie miał, ale 45 myślę, że będzie miał. 10 no to jest 41, to będzie więcej, 47 będzie miał, albo 8. Dobra, nie będę szczerze, zaraz zobaczę tyle. No i dojadę na ten młyn, wysypię to i skończę odcinek i tyle.
Dobra, zapomniałem. Zapomniałem, że to nie 19 i tu nie można sobie takich rzeczy robić, aby zgasić silnik. No, 48883. No to 49 ton prawie na sobie mam ziarna i jeszcze do tego masa przyczep. No to... Ile taka przyczepa może ważyć? O, takie są promocje, bo na nie pokazywałem. To są wszystkie promocje na dziś. Najbardziej waga tej przyczepy interesuje. Ta! 18 ton niby ta przyczepa waży? Coś tu nie pasuje, a może? Może wtedy tyle waży, nie wiem. To w takim razie ile waży John Deere? John Deere niby 10 ton waży, no. W sumie te 10 ton to mogę się zgodzić, że on będzie ważył, tak? W sumie trochę więcej będzie ważył teraz, no bo mam jeszcze tonę 800 chyba z przodu. Chyba tak, bo to, tak, to jest największa część, tona 800. Więc jakieś ze 12 ton waży sam ciągnik za obciążnikiem, tak? Ale to, że te przyczepy ważą 18 ton, to ja nie wierzę tego. To jest coś tutaj. Coś tutaj jest przekręcone. Coś tu śmierdzi, coś tu nie pasuje. Coś za dużo troszeczkę. Troszeczkę przesadzona ta waga tej przyczep jest. Na pewno. No ale dobra, nie będę się kłócił. Na pewno ta przyczepa nie waży 18 ton, przecież to jest chory. Niby ta waga jest. Wiadomo, jakaś tam waga jest tych przyczep, no ale no bez przesady, no przecież to nie będzie ważyć tyle ton. Taka przyczepa. Już mogę to nawet zobaczyć sobie. Agroliner. HHD 402. Dobra. O, ale poszedł bokiem. Czekaj, bo ja poza mapę już wyjechałem. Waga. Czekaj. Dobra, zgadzam się. Trzecia lewa. No, masa własna. Mówiłem, że coś mi tu nie pasuje. Coś mi to śmierdziało. Bo tu pisze masa własna na 6,4 tony. No dobra, zatem jakby do 6,5 tony jedna, tak? No to mam z tyłu 13 ton. Na dwie przyczepy. I do tego 48... Do tego 49, powiem, zaokrąglmy do 49 i tyle. No to jest 63 tony, tak? Niby John Deere ma dociągnięcie. No masa przewożonego ładunku 18 ton prawie. Tak pisze. A masa całkowita przyczepy, czyli ze zbożem 24 tony musi mieć. Ze zbożem. A pusta przyczepa pisze, że jest 6,4 tony, no. Więc to mi tu śmierdziało od początku, że on ma 18 ton waży. To jest przekręt tych. Ludzie robią przyczepę, a
Nie, dobra. Piszę 6 ton. Piszę 6 ton, dobra, ty. To czemu... A, to coś innego musiał mi zaznaczyć w takim razie za przyczepę. Ale... Nie, nie wiem. Teraz piszę normalnie 6 ton. A wtedy pisało... Jestem pewien, że pisało na pewno, że pisało 18 ton gdzieś. Tu gdzieś pisało 18 ton. Ja muszę to na odcinku zobaczyć, czy na pewno było te 18, czy ja się przewidziałem. Dobra, ale to już tam... Wie tak. Dylemat. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.